Oh, moje uprzedzenia. Pamiętam, jak ktoś mi powiedział, tylko nie słuchaj tych amerykańskich kaznodziejów. Więc jak tylko spojrzałem na amerykańskiego kaznodzieję, to od razu miałem do niego wstręt. A w ogóle mnie denerwowało to, że oni są tacy luzacki. <trych> Trochę arogancji w tym taki amerykański wiecie. Tak myślałem, no być tak skromniej troszkę, jakoś jak Polak, normalnie, tak. przecież jak Polak, to jest normalnie, pamiętacie, nie? Wiesz tak trochę skromniej, nie tak błyszczysz tutaj, a któryś z nich miał takiego bryloka tutaj złotego? Sam myślał, a ty po co żeś to włożył, żeby mnie teraz po oczach bić tutaj tłuc i pokazać, jaki ty jesteś bogaty? No, ty wstrętny Amerykaninie wychowany na dolarach. Wiecie, my nie chcemy się przyznać, ale w nas jest Kargul z jednej strony i Pawlak z drugiej. To jest nasza polska dusza, my tak reagujemy. Patrzymy na konia, którego wiozły i mówimy, Boże, tutaj nawet konie do więzienia biorą. <zysyjna> Te uprzedzenia są również budowane przez pewne doświadczenia, dlatego też Ważne jest, jakie jest nasze pierwsze doświadczenie z czymś albo z kimś. Kiedy idziesz do jakiegoś sklepu i pierwsze doświadczenie jest straszne, nie masz chęci wrócić z powrotem, ponieważ to doświadczenie tworzyło w tobie uprzedzenie. Tak samo jest z ludźmi. Kiedy z kimś rozmawiasz albo próbujesz rozmawiać, a ten ktoś nie jest zainteresowany rozmową z tobą albo w jakiś opryskliwy sposób się do ciebie zwróci. Masz uprzedzenie już do tej osoby. Już nie chcesz z tą osobą rozmawiać, a co dopiero jeszcze, że to będzie mój przyjaciel w życiu. Tak ważne jest dla nas pierwsze wrażenie. To jest istotne. To są rzeczy, które tworzą w nas pewnego rodzaju uprzedzenia. I wiecie, to co jest dla mnie bardzo interesujące, to jest to, że uprzedzenia, jeśli ja nie będę umiał ich pokonać w sobie, one będą kontrolowały moje życie. I nie będę wiedział, dlaczego jestem w danym miejscu w moim życiu. A to tylko dlatego, że tak naprawdę nie umiałem pokonać niewłaściwych uprzedzeń w moim życiu. W związku z tym one poprowadziły mnie, odbiły mnie od właściwych ludzi, od właściwych rzeczywistości, od właściwych grup i wrzuciły mnie w dane miejsce, gdzie Biblia mówi nazywa się to bezdroże. Wiecie, jest wiele bezdroży w życiu. Można być na bezdrożu. Wiecie, bezdroże to jest takie miejsce, gdzie nie ma drogi, nie ma żadnego celu. Nie wiadomo dlaczego się tutaj znalazłem. Znalazłem się w jakimś miejscu życia. Ponieważ tak naprawdę nie umiałem pokonać niewłaściwych uprzedzeń, które miałem. Wiecie, ja, ja zawsze myślałem, że ponieważ byłem w jakimś kościele tradycyjnym, wszystko inne to były sekty. Więc kiedy zostałem zaproszenie na spotkanie ekumeniczne, poszedłem, ale oczywiście, że wiedziałem, że to ja mam rację, a oni wszyscy się mylą, ale bardzo byłem zainteresowany, jak wyglądają ludzie, którzy się mylą. Pomyślałem sobie, ci, którzy się mylą, na pewno są dziwni. To na pewno są dziwaki. Ja muszę ich obserwować, więc kiedy poszedłem na spotkanie ekumeniczne i zacząłem patrzeć na ludzi, którzy nie są takiej mojej wiary, która jest ta właściwa, przyglądałem się im uważnie i próbowałem zobaczyć, jak wygląda człowiek, który jest dziwny. Który wierzy niewłaściwie. Hm. Jest nieprawdopodobne, jak człowiek może być sparaliżowany uprzedzeniami. Poszedłem do tamtego miejsca i pomyślałem sobie. O, no przynajmniej porządny kościół, bo mają ołtarz. Czyli ołtarz to jest miejsce, które było przykryte białym obrusem, bo to musi być. I Biblia była na środku. Myślałem sobie, no, porządny przynajmniej. Pewnie tamto powinni odprawiają to. Ale okazało się, że ten pastor, który tam był w tamtym kościele, wyszedł z tamtego, za tamtego ołtarza i stanął przed nami. A to było już niebezpieczne. Bo powinien stać tam, za, a on wyszedł przed. Więc mi się wszystko poplątało. Patrzyłem na niego, pomyślałem sobie, a czego on ode mnie nie chce tak blisko? Wiecie, człowiek może być uprzedzony. I, i zamiast słuchać i być skoncentrowanym, byłem zainteresowany tym, gdzie on stoi, a nie co on mówi. Bardzo interesujące. Pewnego dnia, wiecie, pojechałem na jakieś zgromadzenie ludzi charyzmatyków, i nie mieli mnie gdzie położyć, i położyli mnie z jednym z pastorów. Nie tylko w jednym pokoju, położyli mnie w jednym łóżku. Poszedłem mieć zęby do łazienki, to była wtedy jeszcze, wiecie, byliśmy młodzieżą o, i to była taka, taka sytuacja bardzo trudna, bo ja nie mogłem się już z tego wycofać, więc, więc teraz jeden pokój to już jedno, ale jedno łóżko to już drugie. I teraz umyłem zęby i tak odwróciłem się, spojrzałem na niego i powiedziałem do niego tak, mam nadzieję, że w ciągu tej nocy nic z ciebie nie przejdzie na mnie. On tak patrzy na mnie i mówi: Mam nadzieję, że przejdzie. Byłem tak uprzedzony, byłem tak sparaliżowany, że się tego wystraszyłem. Zajęło to Bogu kilka lat, żeby pokazać mi, że to nie jest tak, że ktoś miał prawdę, a ja, że to ja miałem prawdę, a ktoś nie miał prawdy, tylko że prawda jest w osobie. I że ja potrzebowałem tej osoby. I że to nie jest tak, że obok mnie leży kłamca, a tutaj prawda leży. Tylko, że prawda jest osobą obiektywną, której wszyscy poszukujemy i on znalazł tą osobę, a ja byłem w jej poszukiwaniu. Osobiście. Dzisiejsze uprzedzenia budowane na powszechnych poglądach. Na przykład, a ja to nie tylko o tym kościele, a o wielu. W kościele chodzi tylko o pieniądze. Więc człowiek, jak przychodzi i teraz słyszy, że teraz będzie czas ofiary i nagle zapala mu się czerwone światełko. O, dochodzi. Słuchaj uważnie teraz. Ten człowiek tak się napina. To jest jego postawa wewnętrzna, a ja reprezentuję to na zewnątrz. Ja on próbuje to przetrwać, ale trwa to dłużej niż dwie minuty. I myślisz sobie, Boże, to jest cała wieczność. Ile on jeszcze o tym będzie mówił? Bo widzisz, Ty masz napięte wszystko. Pośladki wszystko masz. A w takim napięciu trwanie dłuży się. No nie tak? Dłuży się. To jest tak, jak na coś czekasz. Czekasz na coś. I to już powinno być, a tego jeszcze nie ma. Dłuży się, wszystko się dłuży. Sekundy rozciągają się w minuty. Minuty rozciągają się w godziny. I teraz to trwało pięć minut. Dziesięć. Dla ciebie to było całe nabożeństwo. Jedyne o czym mówił to pieniądze. Aż któregoś dnia może tak być, że Duch Święty cię oświeci i powie ci, że to jest jedyna rzecz, którą ty słyszysz, bo ona w tobie, gdy jest poruszona, gra do takiej amplitudy, że jest najgłośniejsza. I może tak być, nie musi, że to jest twój największy problem życiowy. I gdy ktoś dotyka tego problemu, to tak jakby dotykał czułego miejsca w Tobie. I gdy wychodzisz stąd, słyszałeś o uprzedzeniach, ale ty nie. Ty słyszałeś Łukasza 6: Dawajcie, a będzie Wam dana. To już Jezus. On tylko o tych pieniądzach cały czas. I to w tobie gra, wychodzisz stąd i to jest to, co czułeś. Widzisz, to było dotknięcie tego, co w tobie jest. Ale uczmy się z tego również. Kiedy ktoś jest po rozwodzie, i ja powiem, no i wiecie, rozwodnicy, albo że rozwód to może nie jest wola Boża. Ale może to być ostateczność. Teraz ty patrzysz, czy ja w ciebie uderzę, czy nie. Teraz, gdy tylko ruszam ten temat, to ty naraz. Trwa to minuta, to w tobie godzinę. To jest twój temat, to jest twoje dotknięcie. Gdy tylko przykład jest w Twoim otoczeniu, może dotyczyć Ciebie. Przecież wiadomo, jak wyglądają i zachowują się kobiety w ciąży. W tobie nagle. Kobieta, w czym przecież to ja jestem? O kim on mówił? O mnie mówił. Co on o mnie powiedział? Jak on to powiedział? W jakim to nie to powiedział? I wiecie, czasami człowiek z powodu swoich lęków nabiera pewnych uprzedzeń, dotyka go to mocniej. Czujesz to bardziej. Oh, moje uprzedzenia. Pamiętam, jak ktoś mi powiedział, tylko nie słuchaj tych amerykańskich kaznodziejów. Więc jak tylko spojrzałem na amerykańskiego kaznodzieję, to od razu miałem do niego wstręt. Bo w ogóle mnie denerwało to, że oni są tacy luzaccy. <laughs> trochę arogancji w tym, taki amerykański wiecie. Tak myślałem, no być tak skromniej troszkę, jakoś jak Polak, normalnie. Bo no przecież jak Polak, to jest normalnie, pamiętacie, nie? Być tak trochę skromniej, nie tak błyszczysz tutaj, a któryś z nich miał takiego bryloka tutaj złotego. Chcę myśleć, a ty po co żeś to włożył, żeby mnie teraz po oczach bić tutaj tłuc i pokazać, jaki ty jesteś bogaty? No, ty wstrętny Amerykaninie wychowany na dolarach. Wiecie, my nie chcemy się przyznać, ale w nas jest Kargul z jednej strony i Pawlak z drugiej. Jak pojechali do Ameryki. To jest nasza polska dusza, my tak reagujemy. Patrzymy na konia, którego wiozemy. i mówimy, oszu, tutaj nawet konie do więzienia biorą. <noise> Myślę sobie, co by było, gdybym nie pojechał i nie poszedł na spotkanie kumeniczne i nie zobaczył, że ludzie, którzy wierzą w Boga, a którzy nie są z mojej prawdy. Też są normalni. I że mało że są normalni, są naprawdę normalni, nawet nie też, tak jakby to, że są normalni było dziwne. Psalm pierwszy rozpoczyna podróż, i ja dzisiaj jej nie skończę, ale psalm pierwszy rozpoczyna podróż. W jaki sposób można pokonać uprzedzenia w swoim życiu? I Dawid rozpoczyna całą księgę psalmów od tego jednego psalmu, którym mówi tak. Szczęśliwy, czyli błogosławiony, zadowolony z życia, będzie człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Zobaczcie, co będzie z takim człowiekiem. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód wydający swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Myślę sobie, jaki ma być człowiek. On rozpoczyna z całą swoją opowieść o życiu właśnie od tego stwierdzenia, że szczęśliwy jest człowiek, który buduje swoje życie w określony sposób i jednym z nich jest kształtuje swoje życie wbrew swoim uprzedzeniom. Czyli nie po uprzedzeniach wytyczam swoją drogę, ale według zupełnie innych norm. I jakie to są normy? Jak, jakie życie gwarantuje tą owocność i to zwycięstwo? Pierwsze, patrz na owoce, na nic innego. Patrz na owoce życia. Patrz na owoce życia ludzi. Musisz umieć Ty rozpoznać różnicę pomiędzy bezbożnym a pobożnym. Wiecie, że w naszej definicji pobożny i bezbożny, my mieszamy rzeczy. Pobożny to jest dla nas ktoś, kto jest smutny, poważny i wzniesione oczy. Na uwielbieniu zachowuje się specyficznie. Czyli zawsze tak samo. Pobożny to jest. Ma pewne, pewne znaki, szczególne pobożności, więc ma garnitur, krawat i na pewno białą koszulę. Nie może być pobożny w różu. Nie może. Nie może być. W różu są bezbożni. W żółci bezbożni są. Czerwony kolor też bezbożnych jest. Granatowy, stonowany to pobożni są. O, proszę. Niebieska koszula to jest dopiero szlachetność. Więc. Patrzymy czasami na kogoś i określamy od razu: pobożny. Ta się nie maluje, na pewno jest pobożna. Może nie ma czasu. Ludzie w Twoim życiu, którzy będą mieli najgłośniejszy głos w Tobie, staną się Twoją drogą. Dlatego ja nie robię tutaj tak, że teraz ostrzegam. Pamiętaj, uważaj przed tym. I teraz uważaj jeszcze przed tymi. Nie. Wiecie, to jest tak jak z dziećmi. Nie mogę teraz za Oliwią jeździć wszędzie i sprawdzać, z kim ona się spotyka. Tak naprawdę muszę umieć umieścić jako ojciec w niej narzędzia, aby rozumiała, z kim może być, a z kim nie powinna. Ponieważ nie da się ludzi ani dzieci ochronić przez zewnętrzne stosowanie technik typu, nie chodźcie tylko tam. Chcesz, to idź. Miej rozum. Mam nadzieję, że masz. Mam taką nadzieję. Ale wiecie, człowiek musi również pewnych rzeczy doświadczyć, żeby zobaczyć. Więc tak naprawdę nie możemy powiedzieć, tylko tam nie idź. Idź. Doświadcz. Tylko tak naprawdę ten najgłośniejszy głos w tobie jest siłą. Uważaj na zgorzkniałych jednak. Krytykujących i żyjących w nieprzebaczeniu. Uważaj na wszystkich, którzy krytykują. Dlatego, że krytyka jest siłą ludzi martwych i bezpłodnych. Kiedy ja nie mogę tworzyć owoców, jedyną rzecz, którą mogę zrobić, to jest torpedować czyjeś. Dlatego, że człowiek, który. Jest zajęty wydawaniem owoców, nie ma czasu na krytykę. Nie ma czasu ani na krytykę, ani na odpowiadanie na krytykę. Nigdy nie odpowiadaj na krytykę. Nie zajmuj się tym. Zajmij się wydawaniem owoców. Krytyka zawsze była i zawsze będą ludzie, którzy krytykują, i czasami ty wpadniesz w krytykę. Może się tak zdarzyć. I czasami twoja żona cię kopnie. A ty wtedy tak, o, oh, oh, rzeczywiście. Wiecie, dlatego, że my jesteśmy też słabi trochę w ciele i czasami potrzebujemy kogoś, kto nam pomoże. Czasami mąż może powiedzieć, kochanie, myślę, że widzisz ten problem zbyt negatywnie, zbyt czarno. O, oh, bo to i bo tamto i bo tamto. Wiecie, każdy z nas ma jakieś pewne tendencje, ale uważaj na ludzi zgorzkniałych, zranionych. Zranieni ludzie szukają zemsty. Człowiek, kiedy jest zraniony, szuka albo uzdrowienia w Bogu, albo zemsty. Zraniony był Kain. Dlatego zabił Abla. Dlatego wszelki rodzaj nienawiści do kogokolwiek. Wszelki rodzaj niechęci do kogokolwiek jest duchem Kaina. Jest duchem, który by zabił, gdyby mógł. Więc powstrzymujemy się od tego. Kochaj wszystkich ludzi, nawet tych, którzy krytykują. Ponieważ to nie jest lekcja przeciwko krytykującym. A, to teraz my noszczymy nasze oszczepy. Nie. Kochaj wszystkich, nawet tych, którzy krytykują. Po prostu podążaj za owocującymi. Kochaj wszystkich. Bądź miły dla wszystkich. Bądź uprzejmy dla każdego. Bądź otwarty dla ludzi. Pamiętaj, że można mieć niechęć do ludzi również nie znając ich. Moje życie zależy od opinii, które we mnie są największe od uprzedzeń. Drugie, nie oddzielaj się bez, bez sprawdzenia. Przyjdź i zobacz to jedna z największych rzeczy. Myślę, że to jest głos, który wydamy również my jako Kościół, też od września, kiedy się rozpędzimy. Przyjdź zobacz. Przyjdź zobacz. Przyjdź i zobacz. Przyjdź, i zobacz. Przyjdź i zobacz. Wpadnij, zobacz. Wpadnij, doświadcz. Wypij kawę. Posiedź z ludźmi. Porozmawiaj. Posłuchaj tego, co tu mówią. Bądź z nimi chwilę. To jest bardzo interesujące, jak ludzie podążają za sobą. Jak ludzie podążają za sobą w relacjach bardziej niż za prawdą. Więc kiedy masz jednego uprzedzonego, to zaraz jego przyjaciele będą uprzedzeni, mimo że niczego nie doświadczyli złego. Ja do dzisiaj mam ludzi, pamiętam sprzed 18 lat. Którzy byli zrażeni do mnie z powodu tego, że ktoś był zrażony do mnie, a to byli ich znajomi, więc oni przestali ze mną rozmawiać, kiedy między nami nic nie zaszło. I wiecie, Bóg jest w stanie to wyprostować. Ja nie muszę dzisiaj, i nie sądzę, że to zawsze jest wolą Bożą, żebyśmy my za wszelką cenę robili wszystko, żebyśmy teraz zdobywali tych ludzi dla siebie. Nie. Myślę, że każdy człowiek może iść dalej za Panem, niekoniecznie za drugim człowiekiem. I to jest w porządku. Ale myślę o tym, jak wiele szkody możemy sobie wyrządzić, kiedy będziemy tworzyć opinie nieprawidłowe i uprzedzenia w życiu innych ludzi. Uprzedzenia mogą nas zatrzymać. I ostatnie: pozwól Duchowi Świętemu budować opinię w Tobie, według Słowa. Trzeba uciszyć w sobie ludzkie opinie i pozwolić Duchowi Świętemu mówić w nas. Potrzebujesz słowa Bożego, aby rozróżnić, co jest Boże, a co nie jest Boże. Pamiętam, jak ksiądz Jan przyjechał do nas. Przyjechał ksiądz, ja. Większy dla mnie był ksiądz niż Jan. No bo teraz ksiądz Jan, więc ksiądz. Jest, ksiądz. Ksiądz mnie odwiedził. Ja nie mogłem przez pierwszą godzinę wyobrazić sobie, jak, ja to, jak to jest, że ja z księdzem rozmawiam. Jak to jest, że on ze mną rozmawia i chce? Tymczasem ja zobaczyłem, że ten ksiądz zobaczył we mnie człowieka. Ja spojrzałem na niego, ja zobaczyłem w nim człowieka, który kocha Jezusa. Ja nie rozumiem jego drogi, jego podróży, ja jej nie, osędza, nie osądzam, ja nie mam do tego prawa. Ale on kocha Jezusa i on widzi, że ja kocham Jezusa, i dla niego to nie jest problem, że ja nie jestem księdzem, tylko pastorem. On był w stanie pokonać to, że rozmawia z pastorem bardziej niż ja z księdzem. Ja byłem sparaliżowany, on nie. I wierzę w to, że Duch Święty musiał pokonać mnóstwo uprzedzeń we mnie, które miałem. Ktoś nastawił mnie do kościołów innych i ja nie mogłem przejść tego. Zajęło to Bogu kilka lat, żeby odwiedzić inny kościół. Ktoś nastawił mnie przeciwko jakiemuś kaznodziei i zajęło mi to wiele lat, żeby pokonać moje uprzedzenia względem Niego. I to nie jest nienormalne, to jest naturalne i to się robi i dzieje się dzisiaj w kościołach i w ogóle w całym świecie. Żyjemy pod wpływem uprzedzeń. I Bóg chce poprowadzić nas ku swojej prawdzie. Jak wielu z Was czuje, że potrzebujesz budować swoje życie i chciałbyś budować swoje życie? względem owocności, a nie względem uprzedzenia do jakiegoś człowieka. Czasami ktoś wygląda nie tak jak ja bym chciał. Ubrał się tak jak ja bym się nie ubrał. A jednak Bóg ma coś dla mnie w tym człowieku, a ja pod wpływem moich zewnętrznych uprzedzeń nie chcę z nim być. Wierzę w to, że Duch Święty będzie nas prowadził w tym. Ja potrzebuję go w tym. Potrzebuję.